Tym razem naprawdę krótki odcinek będzie o elektromagnesach. Wszyscy znamy magnesy trwałe i to, jak oddziałują one z metalami oraz same ze sobą, jak się przyciągają i jak się odpychają. Szczególnie popularne od pewnego czasu stały się magnesy neodymowe, niezwykle silne mimo swojej niewielkiej masy. Przy okazji niewielka dygresja, nie należy mylić magnesu z magnezem. Magnes to coś takiego jak to, a magnez przez Z na końcu to zupełnie coś innego, jeden z pierwiastków metal. Mówię o tym, bo na przykład na tym opakowaniu kakao, które jak wiadomo zawiera sporo magnezu, mamy napisane magnetic, co po angielsku oznacza magnetyczny, nazwę sugerującą jakieś magnetyczne właściwości napoju, a przecież chodzi tutaj o magnez, o metal, którego notabene niedobór może być szkodliwy dla organizmu, a nie o to, że w kakao mogą znajdować się jakieś magnesy. Jak widać, niewiedza rozszerza się w zawrotnym tempie, nie tylko w internecie. Ale wróćmy do tematu. Czym są elektromagnesy? Intuicja podpowiada nam, że jest to jakiś rodzaj magnesu, ale związany z elektrycznością, z prądem elektrycznym, z przepływem prądu. I rzeczywiście intuicja nas tym razem nie zawodzi. W roku 1820 Hans Christian Ørsted, duński fizyk i chemik, zauważył, że jeśli igła kompasu znajdzie się w pobliżu przewodnika, przez który płynie prąd elektryczny, to wychyla się ona tak, jakby w jej pobliżu znalazł się jakiś magnes trwały. Stwierdził on wtedy, że przewodnik z prądem wytwarza pole magnetyczne, podobnie jak to wytwarzane przez magnes. I rzeczywiście, jeśli przez przewodnik płynie prąd, to wokół niego powstaje pole magnetyczne. Z tym zjawiskiem związana jest tak zwana reguła prawej dłoni. Na pewno większość z Was ją zna, ale dla tych, którzy nie pamiętają, powtórzę, bo może przyda się Wam do szkoły. Otóż reguła ta mówi, że jeśli obejmiemy dłonią przewodnik, przez który płynie prąd, prawą dłonią, tak aby kciuk wskazywał nam kierunek przepływu prądu elektrycznego, to palce dłoni wskażą nam kierunek i zwrot wektora indukcji magnetycznej. Inaczej mówiąc, cztery palce dłoni wskażą nam także zwrot i kierunek linii sił pola magnetycznego. Zauważono też, że jeśli przewodnik z prądem zwiniemy w kształt okręgu, to linie sił pola magnetycznego przechodzą wtedy przez jego środek, a jeśli zwiniemy przewodnik w wiele takich okręgów, nazywamy je zwojami, to linie sił pola magnetycznego będą przechodzić poprzez wnętrze takiej zwojnicy, jakby bardziej się zacieśnią, tworząc podobny obraz linii sił jak magnes trwały. Jeśli dodatkowo we wnętrzu takiej zwojnicy umieścimy rdzeń wykonany na przykład ze stali, to pole magnetyczne takiej cewki będzie mocniejsze, bardziej skupione. Taka konfiguracja powoduje też, że generuje się otwarty obwód magnetyczny, który sprzyja powstawaniu większego natężenia pola magnetycznego w pobliżu końców rdzenia. Pole to oczywiście zanika, jeśli w cewce prąd przestaje płynąć. I właśnie coś takiego nazywamy elektromagnesem. Pierwszy elektromagnes skonstruowano w roku 1825 i zbudował go William Sturgeon. Spróbujmy zbudować sobie sami elektromagnes. Co nam będzie potrzebne? Otóż wystarczy zwykła śruba stalowa oraz kawałek przewodu izolowanego. Po prostu nawijamy sobie na tą śrubę kilkanaście czy kilkadziesiąt zwojów tego drutu. Ja już tu wcześniej wykonałem takie nawinięcie, żeby Was nie zanudzać. Nie wiem, ile tu się zmieściło tych zwojów, powiedzmy około 100. No i potrzebne będzie jeszcze źródło prądu elektrycznego oczywiście. W naszym przypadku będzie to zasilacz stabilizowany. Będziemy mieć napięcie 12 V i ograniczenie prądowe do 2,5 A. No i zobaczcie, tu mamy takie śrubki zwykłe stalowe. Bez prądu nie ma przyciągania, a po przyłączeniu prądu elektrycznego zobaczcie, jak pięknie przyciąga nam śrubeczki. Oczywiście po wyłączeniu prądu śrubeczki nam odpadają. Czyli w trakcie przepływu prądu elektrycznego przez nasz elektromagnes, w tym przypadku przez drut, nasza śruba staje się, ten rdzeń naszego elektromagnesu staje się magnesem i przyciąga, tak jak magnes trwały, stalowe elementy. Oczywiście po wyłączeniu prądu przestaje być magnesem.
Od czego zależy siła przyciągania elektromagnesu, bo pewnie to Was głównie interesuje? Otóż zależy ona po pierwsze od natężenia prądu przepływającego przez cewkę elektromagnesu oraz od ilości zwojów tej cewki. Im większa ilość zwojów, tym silniejszy elektromagnes, również im większy prąd, to siła przyciągania elektromagnesu rośnie, czyli rośnie jego natężenie pola magnetycznego. Natomiast położenie biegunów elektromagnesu, bo ma ona, tak jak magnes, trwałe bieguny, południowy i północny, zależy od kierunku prądu płynącego poprzez uzwojenie. Jeśli chodzi o rdzeń umieszczony wewnątrz cewki elektromagnesu, to powinien on być wykonany z materiału ferromagnetycznego. Zwykle wykonuje się go ze stali miękkiej magnetycznie, czyli takiej, która łatwo się magnesuje, ale również łatwo się rozmagnesowuje. Chodzi o to, żeby po odłączeniu prądu od uzwojenia elektromagnes nie przyciągał już tak mocno, żeby jego rdzeń nie pozostawał namagnesowany na stałe. Ważna jest też duża przenikalność magnetyczna takiego rdzenia. Istnieją także elektromagnesy, w których cewka jest zasilana prądem zmiennym lub przemiennym. Ich działanie jest podobne jak tych zasilanych prądem stałym, natomiast rdzeń elektromagnesu zasilanego prądem przemiennym musi być zbudowany nieco inaczej. Ponieważ przy prądzie przemiennym w rdzeniu wykonanym z jednego kawałka metalu wytwarzałyby się prądy wirowe, to wykonuje się je z blach wzajemnie izolowanych, podobnych jakich używa się w rdzeniach transformatorów. Nomenklatura czy też nazewnictwo elektromagnesów stosowane w przemyśle dzieli je na elektromagnesy o ruchu liniowym i o ruchu obrotowym, klapkowe, nurnikowe i tak dalej, ale dla nas to już mniej interesujące rzeczy, raczej dla specjalistów. Ciekawą odmianą elektromagnesu jest tak zwany solenoid, czy inaczej magnes, elektromagnes nurnikowy. Składa się on z uzwojenia, który w środku nie ma rdzenia, a rdzeniem jest tutaj taki ruchomy jakby trzpień. I zobaczcie, kiedy napięcie nie jest włączone, to rdzenie jakby jest na wierzchu, a kiedy włączymy napięcie, to jest on wciągany do środka, jak widać, po wyłączeniu. O, widać, jest wciągany. Ja tutaj trzymam, żeby nie wypadł, bo sprężyna by go wypchnęła. I jak widzimy, po przyłączeniu napięcia rdzeń jest wciągany do wnętrza cewki. Takie elektromagnesy są często używane na przykład w serwomechanizmach, w różnych mechanizmach, w którym jest potrzebny ruch taki przesuwny, które coś załączają, lub na przykład w magnetofonach często bywały takie, w magnetowidach były takie mechanizmy oparte właśnie o taki solenoid. Jeśli chodzi o zastosowanie elektromagnesów, to jest ono bardzo, bardzo szerokie. Można nawet je spotkać tam, gdzie zupełnie byście się ich nie spodziewali. Najbardziej znanym i najbardziej widowiskowym chyba zastosowaniem elektromagnesu jest przenoszenie metalu na złomowiskach. Wszyscy znają takie ogromne, okrągłe elektromagnesy, które są zamontowane na dźwigu i przenoszą duże stalowe śmieci, które są przyciągane, przenoszone, a po wyłączeniu prądu odpadają od elektromagnesu. Ale elektromagnesy już nieco mniejsze spotkamy także w przekaźnikach, w silnikach elektrycznych wszelkiego typu, w solenoidach używanych jako serwomechanizmy, w automatycznych bezpiecznikach, w transformatorach, w głośnikach, słuchawkach, w głowicach magnetofonów i twardych dysków, we wskaźnikach wychyłowych, w dzwonkach i tak dalej. Również kolej typu maglev wykorzystuje silne elektromagnesy do napędu i unoszenia wagonów ponad tor, dzięki czemu pozbywamy się tarcia. Ważnym zastosowaniem elektromagnesów jest medycyna. W przyrządach medycznych, w których wykorzystuje się zjawisko magnetycznego rezonansu jądrowego, używa się niezwykle mocnych elektromagnesów, w których cewka wykonana jest z nadprzewodnika chłodzonego ciekłym helem oraz dodatkowe elektromagnesy gradientowe, tak zwane, ułożone w trzech prostopadłych kierunkach. Urządzenie takie pozwala na bezinwazyjne, bezbolesne obrazowanie narządów wewnętrznych pacjenta, pozwalające na szybką medyczną diagnozę. Ale najmocniejsze chyba elektromagnesy są stosowane w nauce, w wielkich akceleratorach cząstek elementarnych. W ośrodku naukowym CERN pod Genewą znajduje się LHC, czyli Wielki Zderzacz Hadronów, z angielskiego Large Hadron Collider. Akcelerator, który tam się znajduje, ma postać torusa o średnicy aż 27 km, we wnętrzu którego rozpędzane są protony do prędkości 99,99999, czyli 0,6 prędkości światła. Do rozpędzania cząstek są używane potężne elektromagnesy, w których cewki są chłodzone również ciekłym helem do temperatury minus 271 stopni Celsjusza, dzięki czemu są one nadprzewodnikami. Badania w CERN w roku
2012 przyniosły na przykład odkrycie bozonu Higgsa. Rok później Peter Higgs oraz François Engler otrzymali za teoretyczne odkrycie tej cząstki Nagrodę Nobla z fizyki. A to wszystko dzięki m.in. elektromagnesom. Notabene dzięki doświadczeniom w budowie nadprzewodzących elektromagnesów w CERN-ie powstał także opisywany wcześniej medyczny przyrząd do rezonansu jądrowego. Jak widać, elektromagnesy, mimo że są w sumie prostymi przyrządami, mają nadal szerokie zastosowanie w technice i wydaje się, że nadal będą odgrywały dużą rolę w wielu dziedzinach nauki i techniki. Jeśli chcecie się dowiedzieć o nich nieco więcej, pod filmem podaję linki do materiałów, z których korzystałem w czasie tworzenia tego odcinka. Dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeśli się spodobał, kliknijcie łapę w górę. Ja jak zwykle bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.